Patrzcie, zabiję go, zabiję go! Zabiję go! Jest, udało się! Porażka! Porażka, jakim cudem! Cześć, z tej strony Farel, witam w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Jest dzisiaj ze mną moja dziewczyna Justyna. Cześć. I dzisiaj będziemy rywalizowali o skiny. Moi drodzy, jak już pewnie wiecie, od wczoraj w grze Brawl Stars dostępny jest nowy skin, który nazywa się Pirat Drogowy, więc myślę, że głównie o tego skina będziemy dzisiaj rywalizować. A zasady tej rywalizacji są bardzo proste. Gramy 3 mecze w trybie solowym, a punktacja wygląda następująco. Pierwsze miejsce 10 punktów, drugie miejsce 9 punktów, trzecie miejsce 8 punktów i tak dalej, i tak dalej. Kto zdobędzie mniejszą ilość punktów, przegrywa tą rywalizację i musi za karę kupić przeciwnej osobie Pirata Drogowego, czyli nowy skin do postaci Karl. A żeby urozmaicić jeszcze bardziej dzisiejszą rozgrywkę, każdy mecz będziemy grali tylko jedną postacią i będzie to Karl. Czyli kto zdobędzie więcej punktów grając z Karlem, dostanie do niego skin Pirat Drogowy. Ale zanim zaczniemy dzisiejszą rywalizację, przypominam, że za każde 4000 łapek zostawione pod ostatnim odcinkiem otwieramy jednego megawoksa w dzisiejszym materiale. Pod ostatnim odcinkiem zostawiliście 9000 łapek, więc otworzymy dzisiaj 2 megaboksy. Jak widzicie, za przekroczenie 4000 puszek dostałem jednego megaboksa w gratisie od Supercella, czyli już mamy jednego megaboksa. Sprawdźmy również, co się znajduje w sklepie. W sklepie mamy pakiet monet za 23 zł, który mi jest w ogóle niepotrzebny. Ale mamy też ofertę za 50 zł, pakiet poziomu 50 i powiem wam, że chyba na tą ofertę się skuszę. Więc otworzymy dzisiaj 3 megaboksy. Wow. Przypominam, że ta umowa się tyczy również dzisiejszego odcinka. Za każde zostawione 4000 łapy w górze. W następnym materiale otwieramy jednego megaboksa, więc jeżeli jeszcze nie zostawiłeś łapki w górę, klikaj w tym oto momencie, a ja otwieram skrzynkę za 50 zł. Zapłacono i jestem mega ciekawy, co nam wypadnie. 100 gemów. 2000 monet, megaboksik, a w nim 5 przedmiotów tylko, monety, punkty mocy do Mortisa, do Rosy, do Gina, do Boo, do Bulla, bonus, podwaja żetonów, super, oraz 6 gemów. Kolejny megaboksik, 5 przedmiotów również, 258 monet, punkty mocy do Spike'a, do Shelly, do Colta, do Gina oraz do Penny. Bonus, bilety na wydarzenie oraz 5 klejnotów. Teraz otwieramy trzeci zaległy megabox. Uwaga! Otwieramy skrzynkę darmową, a w niej 5 przedmiotów. Punkty mocy do Piper, do Rico, do Bulla, do Pam, do Colta, 4 bilety i 3 gemy. Niestety nie udało nam się upolować Leona w dzisiejszym odcinku, więc próbujemy dalej. Ale rozdamy sobie jeszcze punkty mocy do jakiegoś zadymiarza. Ja chciałem sobie podnieść wyżej Gina, wiecie? Bardzo chciałem sobie podnieść wyżej Gina, więc dałem mu te 25 punktów. Niech się cieszy. Okej, już niedługo będziemy mogli podnieść na poziom 7. Okej, ja już jestem na swoim koncie. Chciałam wam tylko przypomnieć, że wczoraj na moim kanale pojawił się odcinek, w którym możecie wygrać aż 2 megaboksy, więc bardzo serdecznie zapraszam na mój kanał, do którego link znajdziecie w opisie. A teraz przechodzimy do pierwszej rozgrywki. Powiem wam szczerze, że bardzo rzadko gram Karlem, więc to będzie dla mnie mega wyzwanie, ale trzymajcie kciuki, żeby się udało. Idę po te 2 skrzynki. On chyba może 2 naraz, nie? Skrzynki atakować. Krystia mi nie chce podpowiadać, bo chce, żebym przegrała. Walczymy o skiny, przykro mi. Tutaj już nie ma przyjaźni i miłości, tak? Nie ma. Nie ma na to miejsca. Jesteś straszny. Fanatyk Carlo. Musisz cały czas celować myszką, nie możesz tak sobie latać. O, właśnie. Czy ja go zabiję? Zabiję go. Uhu, udało się. Mam ulta. Tylko ja się boję strasznie używać ulta w tym Karlu. O, 2 tu jest. Dobra, uciekam, uciekam. Czekaj, bo 2 to... Uciekaj. 2 to chyba nie dam rady. Chociaż... Dobra, nie pcham się, bo tam jest jeszcze Dynamite. Kurczę, już jest 5 zadymiarzy. Dynamite, zostaw mnie! On ma ulta. Najgorzej, najgorzej! Uciekaj! Rzucaj w niego. O nie, Bibi! Jestem w samym środku. Ult. Ach, poleciałam tym ultem, nie wiadomo gdzie. Uciekaj! Ale zostało 3 zadymiarzy, czyli ile mam punktów? Miałam 4 miejsce, więc za 4 miejsce otrzymuję 6 punktów. Teraz czas na Krystiana.
Okej, moi drodzy, jesteśmy już na moim koncie. Justynie poszło jako tako. Tylko że ja na swoim Karlu mam więcej puszek i większą rangę, więc może być ciężej. A jak wiemy, ta mapa jest idealna pod Piperkę, Broka, Gina. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Dobra, let's go. Ten Jean jakiś taki dziwny jest trochę dla mnie. Jakby grać nie umiał. Ale bije po 1000, nieźle. Uciekaj, Farel, nie możesz zająć gorszego miejsca niż JJ-ka. On jeszcze ma ulta. Będzie na mnie polował. A i co, cwaniaczku? Przypominam ci, że ja też będę miał zaraz a ulcika. Kurde, Karol kolejny. O nie, najgorzej. Ale zawinąłem tego Power Cubesa. Dobra, jest nieźle. Bardzo strasznie ciężko się gra na kompie Karlem. Ej, widzowie. Nie sądziłem, więc to będą takie pojedynki ameb, że tak powiem. Dobra. Wyjaśniam cię, gościu. Patrz, dostanie na beku. Jest, 700 HP. Uciekamy. Wow, wow. 700 zadymiarzy jeszcze? No weźcie, zgincie, co? Już teraz miała czwarte miejsce. Nie gincie! Gincie, gincie. Ja chcę Karla w samochodziku. W sumie... No dosyć lubię tą postać. Nie jest najgorsza. Tak naprawdę. Coś mi się wydaje, że tutaj ktoś siedzi jeszcze w krzakach, wiecie? Tylko poczeka, strefa dojdzie. Ja tutaj mam w sumie dobry place. A jest, widzisz? Jest ten cwaniaczek tutaj. Ciekawe, czy se dobił ulta na mnie. Ajajajajaj, Farel, walcz, walcz, walcz. Dobra, dobra, uciekaj, kolejny Karl. Ty, które miejsce? Czwarte. Też czwarte? Tak, bo mi też zostało wtedy trzech zadymiarzy. Dobra, easy. Teraz czas na JJ-kę. Dobra, idziemy łeb w łeb z Farelem. Teraz mam nadzieję, że pójdzie mi troszeczkę lepiej, żeby mu było ciężej. No zobaczymy. I jesteśmy w grze. Kto tam jest? Dynamike? Jakiś? Podjedź sobie bliżej, będzie szybciej się odbijał. X do ciebie wracał. O, widzisz? A faktycznie. Dzięki za tipa. Nie ma problema. Krystian okazuje się tutaj honorowy. Uuu, tam kto jest? Kurczę, tutaj jest tak dużo zadymiarzy. Boję się trochę tego Rico. Dobra, oni sobie tam poszli się bić. Rico mnie tutaj widzę, chce podjechać. Ale ja się nie dam, chowam się. Chowam się troszeczkę. Idę na górę. 7 zadymiarzy, padajcie szybciej! Mam tylko 2 power cubesy, a Rico dalej ma ulta. Woohoo! Nie, nie wychylam się. Chcesz to po mnie przyjść? No chodź. Wyczerp tego ulta, a nie się czaisz. No co za tutaj się uparł na mnie, wredota. O, oni się tam biją. To jest okazja, żeby to wykorzystać. Dobra, nie, jednak nie. Nie dosięgam go. On ma za mały zasięg, ten Karl. Ej, zostało 4 zadymiarzy. Jest coraz lepiej. 3! Patrzcie, zabiję go! Jest, udało się! Porażka! Porażka, jakim cudem! Ale jesteś numer 1! To co, przegraliśmy na obydwoje? No remis, ty rzuciłaś kilofem, zabiłaś go, on zdążył strzelić, jego naboje doleciały i cię dobiły, ale masz plus 8. Nice! Patrzcie, 10 punktów dla JJ-ki! JJ-ka dała naprawdę emocjonujący mecz. Kurczę, powiem wam, że... Mega pokczampik. Zostawcie łapeczkę dla JJ-ki i koniecznie odwiedźcie jej kanał. Też macie ostatni odcinek przypięty tutaj w karcie. I zasubujcie, bo możecie wygrać jednego megaboxa. Dwa megaboxy pod najnowszym odcinkiem, przepraszam. Jak ona jest szczodra dla widzów. Okej. Po 800 najsik. Nita szła, tak?
z nim to nie będzie tak łatwo. Mam nadzieję, że nikogo w krzakach nie ma. Tara. Tarkę bym mógł sobie tak ładnie obić tutaj. Dobra, dostała. Tutaj mamy kolejną Tarę. Ach. Kurde, obiła. Dobra, robimy szybki rush na skrzynkę. Bach, bach, bach. Dziękuję. I staniemy tu za kaktusem. To jest nawet taka fajna pozycja, bo jesteśmy chronieni w sumie z każdej strony, tylko nie z krzaczków, z prawej. Tam idzie Riko na drugim. Kurczę. Zróbmy coś takiego. O! Dostał! Wow! Nita na trzecim. Ta Nita leci na tego... A! Pięknie, Riko, dziękuję ci za to! Dziękuję za te 3 Power Cubes. Mamy 5 Power Cubesów. Dobra. Czy ktoś tutaj będzie w krzakach? Boję się, wiecie, że ktoś może być, ale zróbmy to trikiem. Hop. Nikogo nie było. Dobra, nice. I co? Wracamy się tutaj, bo jesteśmy tutaj znowu chronieni. Ja bym tu sobie chwileczkę poczekał. Mamy 4 zadymiarzy do końca. Nieźle. 3 zadymiarzy. Każdy chce wygrać, widzę. Dobra, jest Karl na 8. Teraz albo nigdy. Wow, 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 wow. No niestety. Drugie miejsce. Drugie miejsce, 9 punktów. Ajajaj. Prowadzę. JJ-ka prowadzi, tak jest. Bezapelacyjnie. No to teraz przyszedł czas na wielki finał. Dobra, moi drodzy, teraz to dopiero emocje sięgają zenitu. Piszcie w komentarzach, komu kibicowaliście. No i trzymajcie za mnie kciuki teraz. Team Farrell, Team JJ-ka. Team Farrell czy Team JJ-ka, dokładnie. Ja idę sobie chyba tam z boku na początek. Od frontu podejdź, nie żebyś się odbijał kilo. O, dokładnie. Aha, bo on się wtedy od kaktusa odbija, tak? Tak jest. I szybciej skrzynki niszczysz. Wraca, dobra. Ja idę sobie tutaj chyba. Jezus, zostaw mnie, proszę. Proszę, zostaw mnie. Poko. Musisz celować, bo auto atak nic ci nie da, bo trafia w skrzynkę. Dobra, to idę gdzieś na dół na razie, ucieknę stąd. Tutaj jest Frank na ulcie, to niech on mnie nie widzi lepiej. Tutaj nie ma skrzynek. JJ-ka idzie sobie środkiem mapy, a co? Riko. Uciekam przed Riko. Gdzie są jakieś skrzynki? Już raczej nie będzie, za późno. Myślisz? Teraz się muszę chować. Mam tylko jednego Power Cubesa. Ale już jest 4 zadymiarzy, już jest dobrze. Z krzaczka do krzaczka. Tam się leją, ja bym to wykorzystała. O nie, on ma ulta. Chowam się. Chowam się. Do krzaczka. Kurczę no. O nie, on ma ulta, on mnie teraz zgasi szybciutko. Jak nie ucieknę przed nim! Jezus, wojak, odejdź, proszę! Nie no, oni mnie wezmą tutaj. Kurczę, no nie dałam rady, bo tutaj się na mnie jeszcze Frank czaił. Ale i tak, które miejsce? Trzecie. Trzecie miejsce, więc mam 7 punktów. No cóż, moi kochani, Justyna nie miała najmniejszych szans Riko oraz Frankiem. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Muszę zająć minimum drugie miejsce. Żeby nie dać się po prostu. Muszę to wygrać. Muszę mieć tego Karla jako nowego skina. W sumie mało mam skinów. Dobra, chodź, chodź, chodź. Źle się rzucił kill-off. Dobra, nice. Dajcie znać w komentarzu, co ten Karl nowy, ten nowy skin do Karla, co on ma w ręku, bo nawet nie zwróciłem uwagi, bo on wiem, że jeździ w samochodziku jakimś takim rajdowym, ale co on ma w ręku? Też kill-off czy coś innego? Nie wiem, klucz do dokręcania kół? Nie wiem, co tam jest. Bo w sumie nawet się nie przypatrzałem, a jest to dla mnie w sumie ciekawe. Dobra, pam. Ja sobie na niej jakoś ładnie ulcika nabiję. Ta Jessie tutaj też jest taka trochę cwaniara. Tutaj chcę wykorzystać moją nieuwagę. Ale tutaj chyba w krzaku ktoś siedzi, czy nie? Nie ma. Dobra, pam na trzecim. Zaraz będę miał ulta. I ta Jessica powinna dostać na łeb. Czekajcie, czekajcie. Dostać na łebek. Ten ma ulta, Karol. Karlito. Tą pam. Tu może ktoś być. Ja ci mówię, ktoś tu może być. Ten bu. Dobra, dostał ładnie. Tu rzućmy, sprawdźmy. Nikt się nie czai. Nie, a tutaj? Też nie. Dobra, na szczęście. Na szczęście. 6 zadymiarzy. Ale zadyma. To jest teraz zadyma naprawdę, bo jeszcze nikt nie prawie się nie wywrócił. Co oni się tu dimują? O co tu chodzi? Być może. Chcą cię dojechać. O co tu chodzi? Tak, teamują się, ej, tak choć nie powinno być. Teamują się, faktycznie.
Dobra, to ja z tym z Bu się teamuję. E, mordo Bu. Ej, team miał być. A tu się tutaj dobija, ham. Dobra, ja i zaraz to wszystkich ładnie wyjaśnię. W takim razie idę do krzaczków. Sprawdźmy jeszcze raz te krzaki, bo im nie w ogóle nie ufam. 6 zadymiarzy. Darrel dojechał. Ja się nie pokazuję. Ten Darrel teraz się pewnie na nich tam sfokusuje. Jak coś mam ulta do ucieczki. Pam? Się z nimi teamuje? Tak, Pam się też z nimi teamuje. Ej, najgorzej, tak nie powinno być. Tak być nie powinno. Ja przez to przegram skina. No i najgorzej. Wzięli się, steamowali i Farel przegrał cały challenge. No i tak być nie powinno. Napiszcie w komentarzu, że tak być nie powinno. No niestety, moi drodzy, nie udało mi się wygrać. Przegrałem z Justyną 3 punktami, ale mam nadzieję, że mi dasz rewanż, kiedy wyjdzie nowy skin i wtedy się zrewanżujemy i zobaczymy, kto jest faktycznie lepszy. No dobrze. Ok, moi drodzy, jesteśmy na koncie JJ-ki. Sprawdźmy w sklepie, czy jakoś ma fajną ofertę. No niestety nie ma, nic w przecenie. No dobra, czyli co? Trzeba doładować niestety gemy. Doładowujemy 30 gemów. Chociaż miała jeden gemik na koncie. Zapłacono. I kupujemy nowy skin do Karla. Wow. Pirat drogowy Karl. Ale będę teraz szalała na drogach. Z pewnością. To co, skoro masz już nowego skina, w sumie to jest chyba twój pierwszy kupiony skin? Jeszcze miałam Penny. Jeszcze miałaś Bunny Penny, dokładnie. Wybieramy. Tak, on ma klucz do... Faktycznie, no. Do kół, taki Jestem złotą rączkę zwaną. Rzucam, będzie rzucał. A teraz Justyna pokaże nam, jak się gra nowym skinem starcie solo. Let's go. Dobra, jestem już pięknie przebrana, teraz jedziemy się polansować trochę. Nadzielnie. Nadzielnie, nowym autkiem, nowym ubrankiem. Niech nam trochę pozazdroszczą. A teraz w sumie fajnie się poruszać tym, także sobie jedziesz tym. A no, naprawdę. Bo tamten jest wózeczek i tak nie widać. I masz czaszkę teraz od ulta na głowie, widzisz? Faktycznie. Barley, tam jest... Idę na dół. Tego Majka, no, atakuje z daleka. Ale on też miał atakuje z daleka, więc nie chcę się za bardzo zbliżać. Pójdę sobie po tamte skrzyneczki. Jest Jessie, będzie ciężko, bo ona odbijają się jej naboje. Ale dobra, podjedź tak, żebyś o ścianę szybciej, bliżej skrzynek podjedź. Ale celuj, musisz celować, nie dawać auta. Tak jest, dokładnie tak. Szybciej ten kilo wraca. Dobra. Mamy już 3 power kipsy. Na Jessie miałem tylko 2K, ja bym tu stanął na twoim miejscu. Fajnie on wygląda. O nie, Barley mi widział. O nie! Nie chcę tak szybko paść. To uciekaj, tam nie idź, tam masz turret. Barley, ja na blisko możesz podjechać. Bo Barley jest dobry tylko na daleko, przez co ja pod nogi nie będziesz rzucał. Wow, jak się ten klucz kręci teraz, kozacko. No. Uderzaj i wychodź z tej burzy. Uciekam! 395 HP! Zostaw te kipsy, nie przydadzą ci się. Uciekaj, dalej uciekaj. Kaktusek je zawinął. O ty! On wie, że ja tam jestem. Wie, wie. Dobra, moim autkiem tutaj zaparkujemy. Ręczne zaciągnij. Chyba muszę stąd wyjść już, co? No idę sobie go trochę wyżej. A czy jest chyba ktoś w krzaku? Sprawdź. Tym podłużnym. Nikogo nie ma. Możemy zająć miejsce. 3 zadymiarzy jeszcze. Pam i Jessie się biją. Kto będzie miał mniej HP, to wtedy podjedź do niego i strzel, ale na razie poczekaj. Oni się tam biją i to jest szansa, żeby... Teraz możesz, no, atakować. Jest! Easy win! Udało się! Wow, nice! Jestem numerem 1, ale jakim ładnym numerem 1. Moi drodzy, to by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że się również tak samo bawiliście wspaniale jak my. Nie zapomnijcie odwiedzić kanału JJ, do którego link znajdziecie w opisie. I pamiętajcie o tym, że pod moim ostatnim odcinkiem możecie wygrać aż 2 megaboksy. Więc korzystajcie z okazji, film macie przypięty tutaj w karcie. Ja dziękuję jeszcze raz wszystkim za uwagę, trzymajcie się. Cześć! Hej.